Sukcesywnie realizowane są przez Tauron Dystrybucję kolejne stacje ładowania samochodów elektrycznych. Wiadomo, że ten system docelowo będzie składał się z 44 takich stacji z 90 punktami do ładowania elektryków. W tej chwili tych stacji mamy 14 już czynnych. Do końca tego roku, czyli do końca grudnia, prawdopodobnie Tauron włączy kolejnych 8 stacji. Natomiast do końca kwietnia powinny zostać włączone do tego systemu pozostałe, czyli kolejne 22 stacje. Taka liczba będzie na pewno już liczbą znaczącą, jeżeli chodzi o miasto Częstochowe. Ona jest zgodna z planem ustalonym przez częstochowski samorząd. Te stacje występują w różnych dzielnicach. Oczywiście w największym natężeniu tam, gdzie mamy dzielnice mieszkaniowe, bądź też w samym centrum miasta, ale myślę, że sieć tych stacji ładowania powinna zaspokajać te obecne potrzeby. No nie wiadomo, jak będą wyglądały oczywiście przyszłe potrzeby, ponieważ ten rynek samochodów elektrycznych na pewno będzie nam się poszerzał.